Siemaneczko, ja jestem Wirtowy Bubu, jesteśmy z Natanem na skateparku w Chojnicach. Jest tam jeszcze gdzieś ekipa. Dzisiaj lecimy sobie z sesyjką, robimy sobie calling the shots, jak to my. Jak zawsze. To ja zadaję Błażejowi T-Bogena na tym cycu. I pokaż, którym. Tu, o. To ja zadaję Natanowi Noli 360, gdzie chcę. Ja zrobię na flyaucie na kuterze. To ja zadam Błażejowi bar spina tutaj. Elegancko. To ja bym chciał, żeby Natan wskoczył na murek widoczny za mną i z tego murku zrobił 180. Albo 2.7, albo coś w tym stylu. No i siedzi. To ja zadam Błażejowi tu na tym przelocie no handera. Robienie tej sztuczki na płaskie z się. To ja bym chciał, żeby Natan zrobił właśnie tutaj na tym hipie 270, ale jopa. I na górę tapik i zeskok. Dobra, troszeczkę ponadprogramowo. Ja zadam Błażejowi bar spina na flacie. Zrobię teraz kombinację bar spinów. Jeden z nich to będzie właśnie bar spin, potem będzie opo bar spin, potem będzie bar spin, potem będzie opo bar spin do bara. I właśnie to będzie się działo wszystko w tym miejscu. I to jest na odpowiedź Natana, że zadał mi bar spina w sumie na flacie. Czemu ty tego nie odjechałeś? Wiesz, jakiego zajebistego bara zrobiłeś? Są po bar spinie i jest po opo bar spinie. I myślę, że teraz podmienimy kolejność, bo Natan już tutaj siedzi i stygnie, a ja się tylko wywracam. To teraz dla podmianki chciałbym, żeby Natan zrobił tutaj też bara na górę, ale w dół, żeby zrobił tej lipa. Czemu ty to robisz z bomby? Jako, że ja zrobiłem dwie linie, to teraz ty zrób to samo, tylko że na odwrót. Bez sensu się z tą grą, bo to wszystko na pierwszej próby robisz. Ała. Bym chciał, żeby ten gość zrobił truje przez wyspę. To jest jeden z trudniejszych transferów na naszym skateparku. No ale no co, no wiem, że Natan da radę to zrobić, już to chyba kiedyś robił raz w życiu. No jest tutaj trochę lotu. Myślę, że da radę. Bang. O to chodzi. Tabletopa na tym hipie i one footka na RC. Bardzo dawno tego nie robiłem. Myślę, że całkiem spoko jak na tak długą przerwę jak na skateparku. To ja zadaję Natanowi 3-6 tapa. O, jak widzicie, nie mogę wyprostować palca. 3-6 tapa, tylko że jadąc od tamtej strony, czyli dosyć trudna sztuczka. I bym chciał, żeby zrobić tutaj takiego tire slida. Tak bym to widział. To ja zadam Błażejowi tire graba na RC i alejopa na cycu. Ciężko się hamuje tym palcem. Zostańmy może na tej przeszkodzie, na której Natan był, czyli właśnie locik w drugą stronę spina, i chciałbym, żeby zrobił na nim tobogana.
Ale nie jest zwykły tobogan, który jest wklejony tutaj, tylko z wybicia tego właśnie, w sumie to jest lądowanie na dobrą sprawę spajna, żeby się wkleić tutaj z toboganem. To ja ci zadam po prostu transfer przez wyspę. No dobra. Chciał, żeby Nathan zrobił tutaj koło mnie no food cana. Robi tapa tutaj od strony bowla. No dobra, moja ulubiona sztuczka. Yo. Nathan poza kamerą powiedział, że teraz się z tym będę pieścić przez pół dnia. A raczej przez pół wieczoru, no ale nie jest tak źle. Z trzeciej czy z drugiej próby? Z trzeciej. Z trzeciej. Także w sumie okej. Napiszcie w komentarzu, czy okej. Ja piszę okej. To bym chciał, żebyś Nathan zrobił bara do tapa. Kolejna sztuczka Nathan robi z pierwszej próby. Ja w ogóle nie mam pytań. My może dlatego właśnie nie gramy w bajka, bo to by nie miało chyba tutaj sensu na skateparku. Tam Błażejowi tutaj jechać i odtąd do tego pierwszego cyca manuala. Bo powiedział, że zrobi z bomby i zrobił. Mega dobrze się czuję z tymi manualami. Myślę, że to jest dzisiaj dzień, że trzeba pocisnąć więcej manuali. Dlatego zadaję manuala Nathanowi, za chwilę się dowie gdzie. Nathan zacznie manuala właśnie w tym miejscu. Pojedzie tu i wskoczy w tęczę. Dartmoor. Bogactwo. Yeah! Manuala. I niech zrobi stąd. Tu se będzie jechał i tutaj skończy. Stunter. Stunter. Nieprawda, tylko puknąłem trochę. I zadać coś innego, ale Nathan twierdzi, że zrobi w tym miejscu dwa tailipy. Ja się nie będę kłócić. Ja to zrobię z pierwszej próby. Nathan rozwalił sobie kostkę, ale było na jedną nogę. Jako, ale że to... zrobię trzy sweepa za to. Okej. Okay. Nathan mówi, że zrobi za to 3-6 tailipa. Ja to zrobię z pierwszej próby. Yo! Przesada. To ja zadam Błażejowi bar spina do manuala przez wyspę, tam gdzie robiłem trójkę. Git. Zadaję wskoczenie na ten murek. Na tym murku niech sobie chwilę postoi, zrobi dropa i walnie truje przez całego spajna. Przez całego. Łatwiutko. Łatwiutko. Pada na zmierzch, to postanowiliśmy zrobić ostatnie trzy serie. Zaczyna Nathan, w sensie zadaje Nathan. Oppo bar spina przez ten przelot. W takim razie Nathan robi 180 z tamtego języka i będzie jechać na fejki, aż się wklei gdzieś tu. Tak bym to widział. Gdzie zrobiłem fejki, to Bubu zrobi na odwrót, wyskoczy z quatera, zrobi manuala tam na język. Za blisko murka jedziesz. Bo niech
zrobi no futa tutaj, 2-7 przez kąt od bęku i no speaka w bok stolika. Pędził bardzo szybko i zrobił, nie wiem czy z lewej na prawą, czy z prawej na lewą, one foot cana takiego. To Błażej niech zrobi erkę na bęku, takiego supermana, ale takiego dziwnego, i disastera do fejki tutaj na tym kwoterze. Okej. Została nam ostatnia kolejka i chciałbym, żeby Nathan zrobił coś konkretnego. Chciałbym mianowicie, żeby wskoczył na ten murek i z tego murku zrobił tailwhipa, bo dzisiaj było mało tailwhipów. Ale to będzie bolało. Yeah! We've got this, man. Kostka. No. Dobrze, że to już jest ostatnia runda. Jeszcze Nathan ma mi się odegrać. No to pan, ten tutaj, Błażej Zakrzewski, AKMT Bubu, zrobi tutaj tailwhipa. Rewelacja. Yo! Gościu! Najgorzej. Jo! Pierwszy tej na skateparku. I w ten oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek gierka z Nathanem. Mega kozacka sesyjka, siadło kilka nowych rzeczy. Przynajmniej u mnie, u Nathana chyba też. Także nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, chociaż za tego tailwhipa, za te kilka gleb naszych. No, nie zapomnijcie zostawić suba, walnąć dzwoneczek, bo to tam on jest na dole. A my widzimy się już wkrótce. Z fartem.